Siema, z tej strony Jarząb. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na krótki film z unboxingu mojego, mo, mojej nowy, nowej bazy. Także zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie quick release od SimuCube. A. To będzie dość szybko, w sumie nie będę tego jakoś tam pokazywał, nie wiadomo jak, bo są to trzy elementy tak naprawdę. Dwa są tutaj, no jeden tu wpadł. Trzeci element. O, trzy elementy. I śrubki montażowe. Tutaj w sumie nie ma nic więcej. Puste pudełko już zostaje. No i tutaj już główne pudełko z bazą. Po otwarciu, po otwarciu, naszym oczom ukazują się Jakieś papierki, czyli naklejki w sumie i quick start guide. I szybka, skrócona instrukcja z opisem elementów, znajdujących się w zestawie w kilku językach. Następnie przewód USB do podłączenia bazy do komputera. Przewód, z tego co widziałem, ma około 2 metry długości. Przewód zasilający. Z tykiem standardowym, w sumie jak na Europę. Też około 2 metry długości. Następnie pianka. Dość twarda pianka, fajnie zabezpieczona baza. Ale w sumie nie dziwię się, bo baza swoje waży. I w środku, tutaj już widzimy bazę, ale zaczniemy od tych mniejszych elementów, czyli antena, do, y, y, którą przykręca się do bazy. Ona służy do podłączenia bezprzewodowego kół kierownicy, które są kompatybilne z tym. To jest pin do Quick Release. A. To dziwne, właśnie do tej bazy y, w zestawie dostajemy pin, ale nie dostajemy Quick Release do kierownicy, także o tym trzeba pamiętać. Tutaj następnie mamy z takich mniejszych rzeczy śruby montażowe do bazy również. Przycisk awaryjnego wyłączania, przycisk standardowy, bardzo taki, jaki można spotkać w różnego rodzaju maszynach, w jakichś fabrykach czy coś. Wciskamy grzybka, żeby włączyć z powrotem, przekręcamy, po prostu odbija nam przycisk. Przycisk zakończony kostką, którą również wpinamy do bazy. Dobra, dam go tutaj. Zasilacz. Zasilacz, dość duża kostka. 300 W z tego co widzę. Tak się specyfikacja cała prezentuje. Zasilacz, oczywiście, również zakończony kostką, którą będziemy wpinać do bazy. No, i na koniec sama baza. Baza swoje waży. Tu prezentuje się tak. Wiadome wszystkie, wszystkie wtyki do elementów, które pokazywałem wcześniej. Przycisk włączania, wyłączania samej bazy. To, czego nie pokazałem jeszcze na filmie, a również zakupiłem, to jest uchwyt do samej bazy, który przykręcamy do Riga. Ja już go złożyłem. Poza, poza filmem uchwyt składa się z dwóch elementów. Ten pomarańczowy był osobno, czarny był osobno, skręcone dwoma śrubami z jednej i z drugiej strony. Uchwyt, na którym można, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj mamy otwory nagwintowane, dzięki którym możemy ustawić kąt pochylenia samej bazy już, już w naszym rigu. No, i otwory montażowe do samego Riga. Tutaj mamy otwory montażowe do bazy. Bardzo prosty uchwyt. Tutaj nie ma co więcej mówić. No i dobra. O, kot mi wszedł jeszcze. Ja bym chciał podziękować za obejrzenie tego filmu. Chciałbym również zaprosić Was na swoje streamy. Link do Twitcha, link do Discorda, jeżeli mielibyście jakieś pytania, będzie w opisie pod filmem. I mam nadzieję, że widzimy się na streamach i innych filmach. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, jeżeli komuś się podoba kanał, będzie więcej na pewno filmów o tematyce racingowej. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.